Hej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest Podmiot. Jestem, cześć! Tak, Podmiot standardowo musi być. I witamy was oczywiście w kolejnym odcinku z serii Prince of Persia Dusza Wojownika. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Udało ci się zdobyć to, co zgubiłeś. Tak, udało, słuchajcie, mi się cofnąć save'a do momentu, w którym był tam ten ukryty ołtarzyk, który się odsuwał i tam się zdobywało to kolejne zwiększenie życia, jak możecie teraz zobaczyć na ekranie. Także cóż, no myślę, że będziemy kontynuować dalej. Teraz chyba w przeszłość się cofamy. No ja tak właśnie średnio ogarnę, kiedy jesteśmy w przeszłości, a kiedy gdzie. Przeszłość jest tam taka ładna, teraźniejszość jest ta taka brzydka. Aha. Czyli teraz jesteśmy w przeszłości, wiesz, bo przeszłość to jest to, co było kiedyś, a teraźniejszość jest, wiesz, zniszczony ten zamek i w ogóle. Mhm. Dobra. No tutaj co po ścianach skakaliśmy. Tak. A ciekawe, że ten twój przyjaciel tutaj będzie. Właśnie też mam. A wiesz ile... Fuck! O Jezus, czekaj, cofnę się po życie. Nie będę czasu cofał, bo to szkoda, trochę kuleczek. W sumie też. Ogólnie rzecz biorąc, jak powtarzałem poziom i musiałem przed nim jeszcze raz uciekać, tyle razy, ile on mnie złapał. Złapał cię? Jak to złapał wygląda? Złapał mnie. No, zależy, bo z reguły jest tak, że jak na przykład byłem tam, pamiętasz, były te takie, gdzie musieliśmy się huśtać, to na przykład przyciągnął mnie do siebie. No, także niezbyt ciekawe doświadczenie. No, zapewne. Dobra, co my tu mamy? Aha, czyli tutaj po prostu my się za każdym razem praktycznie wracamy w to samo miejsce. O, masz swojego. A nie, to nie jest ten. Bo już mi smaku narobiłeś. Co to za bestia? To jest raz. Wow. O, już bestia, dał mu drugi mieczek i bestia. Dobra, teraz czekaj. Górą chyba nie, chyba tędy musimy przejść. Bestii poszukaj. To jest troszeczkę to pokomplikowane. Ja nie wiem, czy się czasem nie... Ale nie, chyba się nie wracam, bo tutaj mamy te sztylety. Piły tarczowe. Piły tarczowe, dokładnie. Te twoje sztylety. Ej, zaraz. Nie, czekaj, w złą stronę poszedłem. No ale przedtem nie miałeś tych. Były. Tylko, że... Były? Bo wcześniej żeśmy tu wtedy wchodzili. No, oczywiście, że tak. Czekaj, to mamy zamknięte. Jeszcze te w beczkach poszukajmy, czy jakieś broni nie ma, nie ma. Czekaj, tutaj nie. To chyba musimy gdzieś na górę wejść, coś mi się tak wydaje. O tam na tą kolumienkę? Tak mi się właśnie wydaje, czekaj zaraz. Nie, tu byliśmy. No, nasza grafika odblokowana. Tak. Może tam na górę samą musimy wejść. Skomplikowane to. Oj, wymyślają zamiast to prosto nam. Tak, zamiast kurde pokazać tak jak w większości gier, tu masz strzałkę, włącz GPS, tu cię przeprowadzi, tu wiesz gdzie iść, to kurczę takie... Aha, znajdź se sam. Tak, kombinuj dalej. Dokładnie. Nie wiem co mi to... Aha, to mi te drzwi otworzyło, więc chyba tu musimy wejść. No tak, tylko że tu by... O, patrz, tam są jakieś filary. Ale tam nie przejdziemy w ten sposób. A jak ty tam doskaczesz właśnie? Tu nie masz półki. Chyba, że... Czekaj, jeszcze zerknę, czy... A, zobacz, tam są jakieś, widzisz, drzwi? Może tamtędy trzeba jakoś przejść, bo musimy się przedostać na tą drugą stronę. Dobra, ale co, przebiegniesz ścianą? Nie. Tu się chyba, wiesz, to trzeba wrócić w tą stronę, chociaż... O, fuck! Mieloneczka! Chociaż, szczerze powiedziawszy, bladego pojęcia nie mam, co tu trzeba zrobić. No i tu na lewo powinno. Gdyby było odbicie, to byłoby dobrze. No oby. Tak, nie, to jesteśmy w dupie. Bym się znowu przechodzić 100 razy. Tak. Dobrze, grę zapisaliśmy, jakby co to wczytamy. I to są jakby te drzwi. No, ale otworzyć je? Właśnie... Holender, skomplikowane to jest. Nie wiem, ja cały czas mam wrażenie, że my non-stop jesteśmy w jednym miejscu. Czekaj, sprawdzę zamek. Ale nie, zobacz, dobrze, bo teraz będę wchodzić po schodach. No i tak przez zamek, słuchaj, i tymi tylnymi schodami, tym no, murem, nie? Chyba tak. No to dobra, dawaj. Ja się zapominam, że to jest ta mapa, kurczę.
No, udogodnienia. Tego w jedynce nie mieliśmy. Ale wiesz, w jedynce to też było takie, wiesz, dosyć wszystko prostoliniowe, to tam no wiesz, większych problemów nie było. Dobra, aha, tutaj nie możemy tak przejść. Jeżeli tak, mam pewne obawy, że to chyba nie w tą stronę. No nie wiem, ja znowu mam wrażenie, że myśmy tutaj byli. No bo byliśmy tutaj, pewnie, że byliśmy, tylko że ja zauważyłem, że tutaj wszystko się jakby powtarza, wiesz? Mhm. O, i znowu jesteśmy tu. O, ale chyba tutaj. Nie, ale filmik. Dobrze, bo jest cutscenka. Tak. O, tam na dole jakieś drzwi widziałem. A my musimy chyba przejść na tą drugą stronę. No ja tu na panienki liczyłam. Tylko, że teraz tak. Tutaj ogólnie widziałem w poradniku, że gdzieś jest miejsce, w którym my możemy się zatrzymać, zejść niżej i tam powinien być jakiś bonus. Tylko... Kurczę, nie. Czekaj, sprawdzę, gdzie ja mam w opcjach sterowania widok z pierwszej osoby. Zmiana poruszania, bieg do ściany, tak mieczem, chwyt. Widok z pierwszej osoby, mysz 5. No tam to chyba raczej nie. No tutaj ta półeczka taka, wiesz, intrygująca w sumie. To, że wystaje półeczka, to wiesz... Sprawdźmy tu. Chyba też nie. No, a jesteś pewny, że to w tym miejscu? Tak, bo widziałem na poradnikach, na poradniku, wiesz? No, są tam? Jakieś... To okno? Takie jakby? Znaczy, właśnie nie wiem. O, czekaj, tu coś jest. Kurde. No, chyba chcesz, że w przepaść chcesz się rzucić. Czekaj. Nie. Kurczę, wiecie co? Naprawdę bladego pojęcia nie mam, bo... Boże, telefon do mnie dzwoni. Domowy, nie chce dzwoni. Nie, znowu jakaś... Dzień dobry, mamy dla pana rewelacyjne materacje terapeutyczne. I tyle. I ciebie tak nie dzwonią? Nie. Nie. Nie dzwonią, kurczę, dzięki. Słuchajcie, nie mam... Wiedzę, że mi nic nie pomoże. Nie mam bladego pojęcia... Dobra, trudno. Nie martw się, widzowie napiszą, powiedzą, to cofniemy save'a i wtedy się przejdzie. Tak, o, właśnie tutaj mamy zapis, to ja sobie to zapiszę. I w razie czego się właśnie cofnie. Dobra, no to idziemy dalej. O Boże. Mileneczka znowu? A co to jeszcze ciężko widać? A wczoraj miałem bardzo dobry obiadek. Miloneczkę? Nie. Paprykę faszerowaną mięskiem mielonym. A... Miam, miam, miam. Jakieś dupy mi nie urywa. Tą półkę masz na dole. Tutaj też. Fajnie. A ja bym przebiegła tą lewą ścianę i się odbiła. Ewentualnie tak i można spróbować. Złapała tamtą dolną półkę. A, tu zobacz, jest półka nawet. O. No, to właśnie o to, tylko nóżki ci przyfajtoli. Tam. Ale wiesz co? Ciekawie byś wyglądał tak bez stópek. Ale zobacz, tam jest jakaś półka na boku. Cholera korci mnie. A, bo tu jest na dole półka. Poczekaj. No bo też dołem możesz się przekitrać. No właśnie, zauważyłem. Czekaj, spróbujemy. Ale coś tam mi się wydaje, nie. Że tu chyba nic nie ma właśnie. Kombinujesz jak łysy pod górę, no. Ale czekaj, tam mam jakąś jeszcze wyżej. Nie, muszę to sprawdzić, muszę. Macie, ze mną nie będziesz miała lekko, niestety. No i co? Tak, i pakuj teraz, pakuj na tamtej półce, wiesz? Nie, no. Nic nie ma. Dobra. Mówiłam ci, że nic nie ma. Oj tam! Oj tam! Jak to mawiają, wiesz. Lepiej sprawdzić, niż... Później sobie w blodę pluć. Blodę, tak. Blodę. Właśnie okay. Ogoliłeś dzisiaj brodę? Co? Ogoliłeś dzisiaj brodę? Nie. O tej godzinie jest która? 11? Co ty? A ja tam wiem, o której ty preferujesz golenie. O 5 rano. Patrz, drabinkę minąłeś. Wiem, widzę. Świetnie. Wow, jaki bajer. Nowoczesna technologia. Wydaje, że tu będę mieć... Albo i nie?
to jednak. Katurlaj się! Spokojnie. A teraz panienki chcę. O, klepsydra czasu. I must see the Empress. Impossible. My mission. All I'm up. It is miecz. Very urgent. I must see her. You don't understand. When the last spodziewałam się, że powiesz coś innego. The Empress will create the sands of time. No business of yours could be more important than that. I have come to stop the Empress from creating. Nie podobają mi się jej czerwone cienie. The creation of the sands was foretold in the time. A zielone oczy jak najbardziej na propsie. I just saved your life. Twice. All I'm asking for is some information. Tell me where the sands will be created. In there. But the room has a krzesło skrzypi, ja pietyka. Chyba jak u każdego youtubera. An impossible task. When a man is faced with his own death, he finds the impossible less of a barrier. Tell me how. Very well. Jak się zgodziła. Chociaż raz chętna. No. Even assuming you can reach the device and activate it, the machine still needs power. As water passes through the moat, the machine will receive power. But first, you'll have to fill the moat from the supply in the garden tower. Activate both towers, and the door will open. You'll need this. O! A, czeka, dobra, dała ci! It's more than just a weapon. It also serves to activate a system of bridges which will grant access to the towers. Tylko teraz poszanuj, A, teraz musimy to tu wepchnąć. A nie, co, że ci da, to jeszcze wpychać będziesz. No. Ale tak jak przychodziliśmy tamtędy, to zaintrygowało mnie. Co to właściwie jest? Ale no chciałam, właśnie że nie też. Tak jest, ja myślałem, wiesz, że to trzeba, wiesz, przesunąć, czy coś z tym zrobić, a tu się okazuje, że tak trzeba. Miecz węża. Mysz 1, mysz 1, mysz 1, mysz 1, aby wykonać kombinację. Dobrze. No będziesz zabić? Trzymał. No przecież no, dała ci taki miecz. Jeszcze co mnie to? Co jest to z tego? Co z tego? To jest drabinka. Jedziemy na drabinkę. Aha, czyli tutaj możemy sobie grę zapisać, to tak też uczynimy. No, zawsze lepiej w razie czego. Tak. Przypominam, dawno nie było panienek. Dokładnie. A w sumie mogłyby być, bo miecz trzeba sprawdzić, przetestować. Mm-hmm. W ogóle ten, jak przechodziłem jeszcze raz ten tam cały, wiesz, i tam miałem znowu tą walkę z tymi tam na górze, co były. Mhm. Śmiać mi się chciało. Okazało się, że faktycznie, pamiętasz ten taki przycisk, co mnie tam gdzieś korcił? No. To właśnie na tej zasadzie działało, że to wystarczyło po prostu tam do nich podejść. Znaczy, wiesz, żeby one poszły za tobą. Bum. żeby one poszły za tobą i wtedy właśnie, wiesz, dawało radę je zabić w ten sposób. Mhm. Także fajny patent, czuwacie, dziękuję. I teraz chyba musimy dołem właśnie przejść, żeby się stąd wydostać. Mhm. No bo wcześniej mogliśmy sobie, wiesz, no, poskikać, a teraz problem. No tak, i teraz tutaj na dół. No to już wiesz, do czego wszystkie półeczki ci służyły przynajmniej. Już masz czyste sumienie, Wojtek. Ale wiesz, teraz już wiem, do czego one służyły. Teraz już wiem, do czego one służyły, więc wiesz. Dobra. Kurczę, boję się tych schodów. Wiesz, że przeskoczyć nie możesz. No, what the fuck? Łabo zahaczyłeś. Dziwne. O, ktoś mi na Originie coś się chyba zalogował. Bo miałem wyłączyć. Później wyłączymy. Dobra, zapiszmy grę. Hop. Uwielbiam to po prostu. W Tomb Raider jest identyczna sytuacja. To w sumie jesteś już przyzwyczajony. Tak, jestem przyzwyczajony do tego typu rzeczy, wiesz, kurczę, naprawdę. O. Super, otworzyło się, tylko wyciągnij później ten miecz i weź go, nie? Nie no, o! Są koledzy, jej! Podobimy się! What the fuck? Zrobiłeś tą kombinację? Tak, znaczy nie tą z E.
że walka dwoma brońmi, ale ich zmiażdżyliśmy. Ładnie. Poradnik poruszania się. O! No i teraz sobie szukaj tego zejścia na dół, jak ci tak. się przytygowało. Tak, właśnie... To, skrzynia. I teraz właśnie możliwe jest to, że tu się gdzieś pojawi ten patent z zejściem na dół i o ile dobrze też kojarzę z poradnika, to jest też tutaj gdzieś kij golfowy, coś tak, nie kij golfowy, kij hokejowy. Też do zdobycia jako taka broń nieco lepsza. No nie, tutaj tego nie ma. No nie, mi z Lefta się kojarzy, że wszelkiego rodzaju kije patelnie to nie były dobre bronie. Tutaj... Kurczę, tutaj jakby coś było. Zapisz sobie grę i sobie skocz, no i będzie. Zobacz, widzisz tam takie ciemniejszy fragment? Nie, no. Nie ma tam nic. Teraz masz bardzo ciemno, wiesz? Nie ma tam nic. Sprawdźmy z tej drugiej strony, tutaj może. Bo ja z tego, co widziałem, to... Albo wiesz co, darujmy sobie to może. Ja mam jeszcze wrażenie, dostałeś że my nowy tu... miecz, to nie marudź. Tak, no. I ja mam jeszcze do tego wrażenie, że my tu i tak jeszcze wrócimy. Podejrzewam też, tak? Aha, nie tak. No, a tego, a poza tym masz pewność, że to w nie! przeszłości? Dobrze. Tak, w przeszłości na pewno, bo przeglądając tam filmiki były właśnie... Ej, jak ja mam tam wejść? A do góry gdzieś podskoczyć? Chyba, że... No chyba nie. No tak troszkę niżej spadasz. O, zobacz. O, masz swoje zejście na dół. To jest jakieś zejście na dół, ale... Weź pierwsza osoba. Mam wrażenie, że... Nie, no tam niżej już nie. Nie, tutaj nic nie ma. Tu chyba raczej nie tędy. Czekaj, bo my musimy się dostać wyżej, ale... A weź od lewej strony podejdź. Jak od lewej? No tędy, tu. A tu? No nie, no tutaj nie mam nawet jak na górę wejść, bo... Widzisz? No. Może jakoś z tej strony? Nie, jest daleko. Nie. Chyba, że musimy jeszcze raz tym... Mogę to złapać? Mogę. O, widzisz, matnij sobie troszkę niżej. Ale nie, teraz... Teraz to chyba nie jest to. Chociaż teraz mi się to zrobiło tak. Tu mamy półeczkę. Czekaj. Może to tu jest właśnie. No nie, chyba nie. Nie, też za wysoko. A tu? O! Tu mi się jakieś takie porządnie do dołu udało zrobić. Ale ta kamera jest straszna. No, jeszcze z tyłu pierwszej osoby to już troszkę lepiej, nie? Właśnie z pierwszej osoby jest ciężko. Znaczy z pierwszej, jeżeli się rozglądasz i wszystko widzisz, to jest spoko według no mnie. No tak, tylko że jest odwrócone też sterowanie. A jakbyś, patrz, tutaj, gdzie jesteś. No, tu. No tutaj to wiem. Nie tylko... tu, na tą boczną i skacz z lewej na prawą do dołu. Znaczy jak z lewej na prawą do dołu? No, przejdź na lewo. Lewo, drugie lewo. Tu? O tu. No i spuść i skacz do dołu. Ale od lewej do prawej, takie to, co zrobiłeś. Ale właśnie wcześniej. Ja nie mogę tak zrobić nie, chyba. Bo o, zobacz, on mi wchodzi automatycznie na... Nie no, tutaj tu nie jest skacz. Dobra, nie mam piasków czasu. Oj. Jakbyś tam na dół szedł. Ale z tego, co ja widziałem, to typek się właśnie odbijał na tych bokach. I nie było to problemem. A słuchaj, a z tej strony, co ty chciałeś, tam od prawej, tam zeskoczyć na dolną półkę, odbić się na przeciwległą. Wiesz co, zaraz spróbujemy, tylko teraz tak, ja to muszę zrobić tak, żeby tutaj to jedno poszło niżej. I wtedy powinno być w miarę okej. Okay. Bo to chyba tam trzeba jednak do tych drzwi na dole się dostać. O Boże, od nowa z tymi katalachami trzeba walczyć. No tyle ci to przedtem czasu zajęło, że wiesz. O, jak mu główkę odrzuciłeś. Ach, wbiło. Dobra, i teraz chyba dwukrotnie to trzeba było ruszyć, nie? Chyba dwa razy tak przekręcać. Ogólnie, że na środku był ten mostek jeszcze zrobiony.
O, i to jest teraz ten motyw. Mhm. I tutaj mamy to ala zejście niżej. Tylko właśnie jak tutaj, kurczę, słuchajcie, zejść, żeby... No bo nie, patrz tam, nie? Nie umrzeć. A tutaj czekaj. Jakbyś teraz się odbijał? O. No. Dobra, jesteśmy na samym dole. Teraz i teraz tak, tu niżej. Tu jest o. Niżej. A tutaj co dalej? A rzuć okay. Się do przodu tam. Tam? Nie no. Doskoczę. Nie ma opcji takiej. Masz piaski, cofniesz najwyżej. Chyba, że spróbuję może... Nie, nie ma gdzie, nie. Za krótką ścianę masz. Nie będę tutaj kombinować, bo... Może źle mi wyjść. No to po kiego zlazłeś tam na dół, skoro tam nie ma opcji? No właśnie nie wiem, teraz tu wejść nie mogę. No właśnie. Chyba, idź tam że... na dół i się rzucaj. Czekaj, a jak... A, patrz. Działaś? Mhm. Tylko, że nie do końca do... doleciałem. O, i tu. Nie dopracowałeś, o. O, teraz tutaj. I teraz biegnij nie, po ścianie i się odbij. Nie wiem, czy na górę, czy tam. Ja tu na dół bym poszła, bo tam widzę korytarzyk już. Raczej nie. Raczej nie. Tam jest półka na dole, widzisz? Jest półka. Gdzie? Idź tam, gdzie byłeś, widzisz? Tam na dole jest półeczka. O, tą, o tej prostu... mówisz tam małej? Tak, i znowu musisz skikać do dołu. Nie. Odbije się od ściany, lewa, prawa i złapiesz tą półkę w końcu. Na pewno? Aha. Aha, w ten sposób, dobra. No i zakitrasz się półeczką, o, o. I gibaj tam. Świetnie, dobra. Boże, co ja bym bez mojego podmiotu zrobił? To ja nie wiem. Byłaby mielonka. O właśnie taka. Taka, dobrze tak. Szyba szprycowana na marynatę. Że jaka ta seria jest zawsze głodna. Nie! What the fuck? To było piękne. Boże, kto takie chore gry wymyśla? Nie, to było dobre. Kto taką, kurczę, masakrę wymyśla, naprawdę? I teraz co, odkąd zaczynamy? Od początku pewnie. No nie zapisywaliśmy. O kurde. A, ale przynajmniej mamy już pojęcie, jak tam dojść. Tak, już wiemy, jak tam dotrzeć, więc jest progres. To w sumie mógłbyś teraz, jak już wymieczujesz i pozabijasz tamtych, ustawisz, to możesz się wrócić tam i się napić. Tak, pewnie, pewnie. Kurczę, nie wiem, za każdym razem mam problem z tą cholerną kombinacją dotyczącą tej zmiany tego, że wiesz, on taki jakby, wiesz, to się kręci na tych ostrzach. Mhm. Nie wiem, czy to pierw E, czy pierw myszkę się klikało, kurczę. No trudno. No pchaj, książę, dalej, pchaj. Patrz, teoretycznie jak już tamten dół zaliczymy, to tam na górę mamy wrócić. Tak, tak, tak. Znaczy tak, dół to sobie wrócić. Sami dokoptowaliśmy, jak nie patrzeć. Mhm. Ale widzisz, to dobrze myślałem właśnie, że trzeba tym dołem, tylko właśnie nie ogarniałem, jak to zrobić, jeżeli chodzi o te te płytki. Mhm. Dobra, gra jest zapisana, mam tylko nadzieję, że od tego momentu się będzie gra zaczynać. I teraz tak, to jest tutaj to. To było chyba to, nie? Tak. Tutaj. Teraz tu. Świetnie. On nie chce tam iść. I właśnie słuchajcie, bardzo, bardzo podobna rzecz jest w Tomb Raider niestety, że postać, wiecie, skacze się tutaj, a postać leci zupełnie inną stronę. Także ja niestety jestem do tego przyzwyczajony, ale też jestem nadwrażliwy na to. I czasem mnie to tak szlak trafia, na przykład w ostatnim Tomb Raider, to po prostu przeszedłem samego siebie, bo tak klnąłem. A u mnie się to bardzo rzadko zdarza. No, potwierdzam. No chyba, że nie nagrywam. Bardzo zły, żeby kląć. No, pod warunkiem, że cię coś też zdenerwuje poza nagraniami. No. No, ale teraz szybko już tu przeszliśmy. Tak, tylko teraz to kupię. Weź się poktublaj. To trzeba przejść na pewno tak, 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 dobra. I teraz jest to... A weź spróbuj po ścianie to przebiec i po prostu zeskoczyć. Chociaż no nie, tam się chyba... możesz nadziać troszkę.
No na pewno, ale... Ale mógłbyś spróbować, cofniesz najwyżej. A nie, dobry patent. Ale bym się śmiał, jakby to działało na takiej zasadzie, że tam się zeskoczyło i się zabiło. To by już była po prostu hała taka, że... No ale dobrze poszło, nie mogę cię. Tak, mamy przynajmniej trzecie przedłużenie życia. I teraz też jest plus, bo pułapki się wyłączą. A no tak, już myślałem, że nas teleportuje od razu na most. Co ty za dobrze by było. Zdobywasz wydłużenie paska zdrowia. Życia. Życia. Ale mi wydłużyło ten pasek. Myślałem, że trochę więcej tutaj. A to taka ta podwójna pętelka ci się chyba zrobi, nie? Tak. No dobrze. Udało się to przejść. Teraz rozumiem, że chyba raczej tędy i tutaj. To jest w ogóle ogólnie właśnie z tego co pamiętam, to jest pomieszanie właśnie z tym kijem hokejowym jako taka broń dodatkowa, ale ja go tutaj szczerze powiedziawszy nigdzie nie widzę, więc nawet nie będę próbować już, żeby sobie po prostu nie schrzanić gry, biorąc pod uwagę moje granie. No teraz to mamy tam nie... się dostać chyba. Oto. Ale to chyba nie te drzwi. Albo i te. A tam znowu coś sami... będzie, widzisz? Taka wajcha do stawania, żeby inne drzwi otwierały. No. Loving it. Czekaj, chcę się przedostać, żeby... No! Fuck you, książę! On jest delikutaśny, no. Aż za bardzo. Powinien być facet, a nie kurde... Ach. Bo on nie miał służby wojskowej. Tak. Dokładnie. Dobra, teraz tak, tam nie wiem, czy tu po tej ścianie mi się da przez... Oho, tak, chyba nie. Właśnie miałam mówić z tej rozwal. No. Zróbmy mu szkolenie wojskowe. Nie. Dobra, teraz tutaj. Rozumiem, że do góry. A teraz zgaduj, gdzie? Tutaj. O. Teraz... Dobrze, do góry. Tam mamy skrzyneczkę, nie wiem, czy zauważyłaś. Gdzie? Tam. Tak szybko ma i też kamerę, że nie zauważyłam, ale możemy tam pójść. Będzie to nowa grafika! No, zwolnienie czasu sobie włączyłem. Tak. Tak jak mówię, jeszcze gdyby to, kurczę, naprawdę pokazywało chociażby tą grafikę od razu, a nie na zasadzie wejdź se panie do menu, tam se tak. Pan sprawdzisz. Ale była, pamiętam, któreś gra, że też się otwierały skrzyneczki i była nowa grafika, ale właśnie można było wejść przez menu do albumu, czy jakoś tak, nie? No to w trajnie można było. W trajnie my to mieliśmy? Tak, w trajnie było tak, że tylko w dwójce, jak się odblokowywało grafikę, to ona się automatycznie pojawiała, jak się wcisnęło escape albo tab. A ty tego nie pamiętałeś? O mordę, ja nie mam piasków. Wow. Zdążyłeś. Na szczęście. Pozdrawiamy koguta! Ja pierdykam, no co za fejmy, kurde. Jak nie wiewiórka, to kogut. Będziemy musieli sobie kiedyś o drugiej w nocy nagrywać i zobaczymy, czy też będzie piał. Ej, co ja mam tu zrobić? Czekaj, bo... Tam miałeś przebiec. Ja wiem, ale to co, już się stąd wracamy? No to wychodzi. O, zobacz, tam jesteś na górze. To idź po tych świeczołkach dziwnych. Nie mogę. No to tam nie idziemy. Po tych świeczkach się nie da przejść. No to nie, to mamy iść tu i iść tam. Kurczę, ja mam... Aha, czyli musimy najprawdopodobniej przebiec tymi tamtymi drzwiami na górze. No ja pierdykam. Cholera. Nie zdążył. Będzie problem. Masz piasek? Nie mam. Musimy zrobić spowolnienie. Myślę, tu jest problem. Jest. Ale bez milonki. Tu podwójna milonka. Spoko. Oj, odwaliłem chyba. A nie, dobrze. Dobra, rada. Kielem. Na pasztet przerobić. Żeby się do ojca wiatrówkę. Będę chyba musiał. Teraz nie wiem, czy... Aha, tutaj chyba można, dobra. Czyli musimy to jeszcze bardziej ogarnąć. To chyba tamte u góry? Nie wiem w sumie jak, już się pogubiłem.
A czekaj, tu mamy jakieś... To znaczy, bo teraz jak podniesiemy, to powinno być takie, wiesz... Ale zobacz, tam patrz. Widziałeś na samej górce, tam było to jest... dobrze. Zostaw go! Tam jest jakiś balkonik na górze. Czekaj, spróbuję... O, tu jakieś inaczej nam się otworzyło. A, bo ale teraz tu byliśmy. Tu przecież byliśmy na samym początku, pamiętasz? Jak byliśmy tak, w tym ale pomieszczeniu. Teraz tam do tamtego dużego okna tak jakbyśmy mieli wyleźć. Widzisz, o tam gdzie się świeci. Gdzie tam? No tam, tam za tobą, za plecami. Tak, tam, tam, tylko po prawej, tak. To musimy to i tak jeszcze raz przedziałać, bo tak nie przejdziemy. Skoro tak mówisz. O, teraz możemy tam przejść. Tu nawet mamy tą skrzynię, tylko kwestia polega na tym, jak się przedostać na górę, bo to jest już problemem. Bo tutaj pamiętasz, co było? No tu mieliśmy... A, dobra. Taka sytuacja. No tak. Wiesz, mózgi musiały nam troszkę odpocząć, tak, żeby do tego tak, dojść. Tak, zdecydowanie. Musiały chwilę popracować i... Mamy kolegę, no, będzie piasek. Zaraz. Kolegą! Nowa grafika. Świetnie. Jest. Już mamy dwie dzisiaj. Dokładnie. Wow. O, ładne było. Dobra, zrobię ci. Kurtyno, chowaj się i teraz znowu widzę. O! Ja, słońce! Oj, nie podoba mi się to. O, no tak myślałem. Dobra, dam tu spowolnienie czasu. Fajne to było. O, patrz, widzisz, cofa się. Yeah. O! O, masz szykę! Jej! Nowa grafika. Trzecia grafika dzisiaj, świetnie. No, trzecia grafika, wydłużenie paska życia, ładnie jest. Ale słuchajcie, bierzemy, łapiemy checkpoint, jakieś znaki znajdziemy i na dzisiaj sobie zakończymy. Nie wiem czasem, czy jak się człowiek nie... Katurla. Turla, turla, turla. Dobrze, super. Teraz tak, tutaj widzę, że musimy... Aha, w ten sposób. Oj, nie podoba mi się to z tym przyciskiem. Ej, ale... Odskoczysz od niego. Przeszuć się, dobra. I puść się. No i co? Ale tam była siateczka, tylko trzeba było najpierw spowolnić. Czekaj, jeszcze sprawdzę, tylko czy tutaj nic... Nie, tu nic nie ma. Ale tak trasę przynajmniej sprawdziliśmy, czy jest daleko, czy jak. No chyba masz rację, tu chyba trzeba spowolnić, tylko pytanie jest, czy mam piaski. Nie mam piasku. O! Chyba będzie ciężko. Ale to też jest ciekawe, dlaczego to się tak szybko schowało. Bo dotknąłeś. Bo za mało przycisk kopłeś. No czekaj. No zobacz, widzisz, to tak szybko się cofa. Dlatego, czyli już wiem, czekaj. To po co ja w ogóle wracam? A gdzie ty chcesz wracać? What the fuck? Ja pierdzielę, jak tego... Tak boję się od ściany teraz. Czekaj, no może jakoś tak się... Brawo. I złamam nogę na koniec. Ale dziwne, bo tutaj, chyba że w tych, a wiesz co, bo może w tych doniczkach, które były tam na dole. W sumie one ten, emanowały. Może tam były piaski ukryte. Ale słuchajcie, myślę, że na dzisiaj to już sobie to zakończymy. Ja tam nie widziałem, żeby tam był zapis, czy był? Nie był. Pojawił się, no na tym, na moście. No. I jeszcze mi się nie zapisało od tego momentu. Ale mamy wydłużony pasek żyć zdrowia, więc... No bo tutaj zapisywałeś ostatnio, a potem poszliśmy tam na górę. No tak. Więc my sobie po prostu przejdziemy do tego tak, momentu z tymi przejdziemy, tymi nie będziemy, nie będziemy was tu już zanudzać. Tak. No, także cóż. Ze mną była... Podmiot. Madzia. Madzia Podmiot, byłam. Tak, Madzia Podmiot, ja Wojtek. Także cóż, dziękujemy wam za obejrzenie odcinka. Jeżeli się podobało, standardowo możecie zostawić łapkę i zasubskrybować kanał. Także cóż, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i... Pa, pa! Pa, pa! Zawsze dziewica. Znowu.